Czy nadal jest taki stereotyp i czy on jest faktycznie prawdziwy, że mężczyzna, który o siebie dba, to jest mężczyzna niemęski albo też w wielu przypadkach gej? Zmienił się Matrix. Znaczy kompletnie to są właśnie jakby bałmoty dwudziestowiecznych ludzi, którzy nie potrafią wyjaśnić sobie sytuacji zmiany po prostu myślenia. I to nie jest kwestia zmiany pokoleniowej. Zmienia się Matrix. Wszystko się zmienia. Jakby kobiety mają inną tożsamość, mężczyźni mają inną. Nie nazywajmy rzeczy, że tutaj mamy w ogóle drwala, tutaj mamy metro, tu mamy smetro, tutaj coś tam, bo to nie o to chodzi. Jest inny czas. No, mężczyźni poszukują swojej tożsamości nowej. No, zobaczymy, jak to będzie za lat 20-30, wtedy, kiedy do głosu dojdą już ludzie urodzeni w XXI wieku.